Cały czas trwa współpraca na linii Górnik Jaworzno - Wisła Kraków. W poniedziałek rano do Jaworzna zawitało dwóch trenerów Białej Gwiazdy, którzy wraz ze szkoleniowcami Górnika poprowadzili specjalny trening. Przyjechało dwóch panów z Wisły Kraków, to jest trener koordynator Marzec i trener Wysocki, przeprowadzić taki pokazowy trening i pogratulować, bo drużyna bardzo dobrze gra. To jest tak zrobione w formie nagrody. Mają możliwość zobaczenia, jak trenują trenerzy z Akademii Wisły Kraków, mają możliwość popracowania z kimś innym. Jest to dla nich na pewno jakiś nowy bodziec do pracy, jest to dla nich na pewno jakieś wyróżnienie, także myślę, że jak najbardziej to wpłynie pozytywnie na ich rozwój. Trenerzy zgodnie podkreślali, że Górnik Jaworzno jest z pewnością w czołówce klubów, z którymi współpracuje krakowski klub. Chłopcy mają duże umiejętności techniczne, widać tutaj też po tej grze, że prezentują się bardzo fajnie, jeżeli chodzi o organizację gry, także myślę, że będziemy wkrótce zapraszali chłopaków, tak żebyśmy mogli zobaczyć ich na dużym boisku w naszej drużynie. Łącznie tych klubów jest 12, z czego większość z województwa małopolskiego. Górnik jest jedynym klubem z województwa śląskiego. Bardzo pozytywnie oceniamy ich poczynania na boisku. Jest kilku chłopaków, którzy mają wysokie predyspozycje, także na pewno talentów jest sporo. Ze współpracy z Wisłą zadowolony jest trener Górnika Wojciech Tomasiewicz, który uważa, że jest ona owocna zarówno dla trenerów, jak i zawodników. Co pół roku, praktycznie można powiedzieć, widzimy się na takich konferencjach wewnętrznych, wszystkich klubów partnerskich. Razem z trenerami Wisły szkolimy się. Wszystkie praktycznie jakieś nowe rzeczy, które oni wprowadzają, są przekazywane nam, także myślę, że ta współpraca będzie wyglądać jeszcze lepiej i jeszcze więcej będziemy mogli się dowiedzieć jako trenerzy od naszego głównego partnera, czyli od Wisły Kraków. Dariusz Marzec zwraca uwagę, że Jaworzno jest dobrym miejscem do wyszukiwania młodych talentów piłkarskich. Po to powstał ten projekt, żeby dla chłopaków z mniejszych klubów stworzyć lepszą, powiedzmy, drogę do sukcesu. Przykładem tutaj jest Michał Chrapek, który właśnie poprzez Jaworzno trafił do Wisły Kraków. W trakcie treningu trenerzy wyróżnili dwóch najbardziej utalentowanych piłkarzy Górnika, to jest Dawida Musiała i Mateusza Budaka.